Witamy Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Projekt Futbol. Dzisiaj wraz z Mateuszem Dukatem. Witam, witam. Oraz Adamem Kowalewiczem. Dzień dobry. Podsumujemy sobie wspólnie, albo raczej omówimy aktualną sytuację Lecha Poznań. Sytuację aktualną na dzień 6 lipca 2023 roku. No i może zacznijmy od tego, co się wydarzyło na początku właśnie tego miesiąca, a więc o wejściu nowego sponsora do Lecha Poznań, którym jest oczywiście, jak już wiemy, Superbet, który podobno dał rekordową umowę dla Lecha i w ogóle to jest najwyższa umowa sponsorska w całej historii klubu z Poznania. No i oczywiście o nowych koszulkach, które wielu kibicom się bardzo spodobały, ale też niektórym do gustu nie przypadły. No i jestem teraz ciekaw Waszych opinii, co o tych koszulkach myślicie, panowie. Najpierw Mateusz. Jeśli chodzi o moje zdanie na temat w ogóle tej współpracy, zaraz przejdę typowo do koszulek, to jestem do niej naprawdę pozytywnie nastawiony. Tak jak powiedziałeś, najwyższy w historii kontrakt sponsorski Lecha, wyższy niż był ze STS-em. Do tego widać to też chociażby w mediach społecznościowych, że ta komunikacja sponsora z kibicami i z klubem jest trochę lepsza, jak się wejdzie gdzieś tam na Twittera Superbeta czy na inne media społecznościowe właśnie tego bookmachera, to wygląda to naprawdę ciekawie i lepiej niż to było w przypadku STS-u, gdzie mieliśmy wielkie logo na koszulkach i gdzieś tam cała Polska się z tego trochę śmiała, bo takie są fakty, a teraz mamy ładny biały napis po prostu na koszulce. I też co ważne, to na koszulkach dziecięcych, czyli tych mniejszych rozmiarów dziecięcych, w przypadku współpracy ze STS-em, kiedy to właśnie ten bookmacher widniał na koszulkach Lecha, to na dziecięcych koszulkach nie było tego sponsora, bo takie są przepisy w Polsce, czy nawet narzucone przez UEFA, do końca tego się nie da zweryfikować. Przepisy są takie, że nie może widać bookmachera na koszulkach dziecięcych, a na koszulkach Superbet po prostu tak zostały te przepisy ominięte, że jest napis super po prostu i każdy wie, o co chodzi, a de facto tej reklamy tak czysto praktycznie nie ma. Więc to też jest kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o moją opinię co do koszulki i o mój gust, to mnie się bo naprawdę bardzo ona podoba i mam często w przypadku koszulek Lecha, miałem w przeszłości także te wyjazdowe koszulki, czyli trzecie komplety, bardziej mi się podobały niż domowe, to w tym roku naprawdę ta domowa koszulka według mnie robi robotę i naprawdę już się nie mogę doczekać, aż zawodnicy Lecha wybiegną w tych trykotach. No dobrze, teraz może Adam, jakie są twoje odczucia właśnie związane z nowym sponsorem, z nowymi koszulkami? No mi koszulka bardzo się podoba, szczególnie domowy komplet, tak jak wspominałeś Mateusz. Plusem jest to, że już nie ma tego wielkiego napisu STS, to był czytelny Superbet, który nie psuje wyglądu całej koszulki. Cieszy mnie też to, że Superbet bardziej stawia na relacje z kibicami i też widać, że bardziej korzystają z tej umowy z Lechem, bo mam takie wrażenie, że pod koniec współpracy Lecha z STS-em to była jakby sama w sobie współpraca, bo to jest STS na koszulkach, ale jakby STS w ogóle tego nie wykorzystywał i tylko każdy czekał, aż się ta współpraca kończy. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z nowego sponsora. Ja się tylko powiem, że oczywiście a propos sponsora, no to faktycznie, tak jak powiedział tutaj Mateusz, no to ten kontakt na zasadzie sponsor kibice, zwłaszcza na Twitterze, jest bardzo dobrze widoczny, bo jakieś tam konkursy i jakieś tam rabaty, ale też przede wszystkim po prostu zwykły kontakt po prostu między Superbetem a kibicami Lecha jest naprawdę bardzo dobry. No i myślę, że też wielu kibiców Lecha podpisze się pod tym, że naprawdę to będzie bardzo dobra, to już jest bardzo dobra umowa i obie strony na tym na pewno skorzystają. A jeśli chodzi o koszulki, to ja tylko tak na szybko powiem, że moim zdaniem trochę się z wami nie zgodzę. Oczywiście te koszulki nie są złe, bo są naprawdę niezłe, ale uważam osobiście, że te z poprzednich lat były po prostu ładniejsze. Także powiem, że troszeczkę się na nich zawiodłem. Nie są złe, jak już teraz mówię, ale
W zeszłych sezonach po prostu były trochę ładniejsze. No i też tak się, zgodzę się z wami, że ten trikot domowy jest zdecydowanie ładniejszy od tego trikotu wyjazdowego. No dobrze, teraz może przejdźmy do kadry na nadchodzący sezon kolejorza, bo jak już wiemy, ten sezon ligowy startuje już 22 lipca. Oczywiście tutaj mówię o sytuacji Lecha, bo liga zaczyna się 21. Lech gra pierwszy mecz w sobotę z Piastem Gliwice na wyjeździe. No i wielu kibiców naprawdę podchodziło z niezadowoleniem do tego, jak budowana jest obecna kadra, jeśli chodzi o właśnie skład kolejorza na nadchodzący sezon, no bo to wyglądało dość biednie. Przez długi czas do klubu nie przychodził kompletnie nikt. Oczywiście piłkarze z wypożyczenia powracali, a więc Pingo, Borowski i oczywiście Bartek Mrozek, a więc chyba na tamten czas największe wzmocnienie. No ale ostatnio coś się zaczęło dziać, no bo do klubu jeszcze nie, ale już został oficjalnie podpisany Elias Anderson. Dołączy do drużyny 18 lipca po rozegraniu jeszcze dwóch spotkań w barwach Jurgården. No a wczoraj wieczorem trochę z zaskoczenia wziął nas transfer obrońcy Amurze Michy Blazicza, a więc jest to kolejne wzmocnienie. Tym razem już będzie on gotowy do grania od samego początku. No i jeszcze warto wspomnieć o tym, że do klubu na dniach dołączy Ali Holizadeh, a więc ten skrzydłowy Charleroi, za którego Lech zapłaci rekordowe 1 800 000 euro. No i jak wy się na to zapatrujecie, na te ruchy kolejorza? No bo jak wiemy, Legia, a więc Raków, czyli bezpośredni kandydaci do walki o to mistrzostwo, te transfery zrobili troszeczkę wcześniej. Raków podpisał już 7 nowych piłkarzy i wykupił jeszcze z AEK-u Ateny Stanosa z Farnasa. Jeśli chodzi o Legię, to ona podpisała już 4 piłkarzy. Legia działa troszeczkę wolniej, ale mówi się w kuluarach, że to są naprawdę zawodnicy bardzo długo już skautowani, że to są zawodnicy, którzy są jedynkami transferowymi na liście Lecha. No i to są piłkarze, którzy się na pewno w Lechu sprawdzą. Zatem no jestem ciekaw po prostu waszej opinii, jak wy się zapatrujecie na takie działanie Lecha i co wy myślicie o tej obecnej kadrze już z włączeniem do niej Eliasa Andersona i Michy Blazicza, no bo jak wiadomo, Holizadeh będzie gotowy do grania dopiero od sierpnia lub nawet września. No, można najpierw teraz Adam. No, Tak. próbujesz tego Okej. Rakowa i Legii, to jest, że wiadomo, że tempo transferów tych rywali ligowych Lecha było szybsze, ale znowu mam takie coś w głowie, że tak naprawdę może poza Gualem, jeszcze tak sobie myślę w głowie Dominguezem, to nie wiem, czy ktoś jeszcze mógłby się przydać faktycznie temu Lechowi, bardziej jako, na pewno nie były to gwiazdy Lecha, a jednak Lech wykonał wolniej te transfery, ale wydaje mi się, że Anderson, Golizadeh, Blazic, może jeszcze ktoś przyjdzie na skrzydło albo na ósemkę, to na papierze, patrząc pod uwagę samą jakość tych piłkarzy, wygląda lepiej niż okienko Rakowa i Legii. No jeszcze oczywiście Guali. W sumie jestem zawiedzony, że Lech jakkolwiek nie powalczyło o Guala. Jeżeli chodzi o samą kadrę, to wygląda to na papierze nieźle. Jak już wspominałem, potrzebny jest ktoś jeszcze do środka pola. Choć nie wiadomo, czy przyjdzie, bo jeszcze Anderson może zagrać w środku pola, bo zanim został zamieniony na lewego obrońcę, grał w środku pola. I jakiś skrzydłowy, bo jednak skoro Golizadeh wróci do gry dopiero w sierpniu, albo może we wrześniu, bo jest to powiązane z tą jego kontuzją długą, to przydałby się ktoś jeszcze na skrzydło, bo aktualnie Baluła, Wilak i Welde, to poza Welde tak naprawdę nie mamy nikogo takiego bardzo pewnego formy, bo Baluła tak naprawdę no nie odpala cały czas w tym Lechu, ma momenty, ale jeszcze to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. A Wilak dopiero zadebiutował w końcówce tamtego sezonu i ogólnie jest to zawodnik, który powinien się jeszcze ogrywać, a nie brać grę Lecha na barki, ale ogólnie jestem w miarę usatysfakcjonowany ruchami Lecha. Mateusz. Tak, no z tej trójki na pewno najbardziej niepewny i tym, o którego kibice Lecha mogą się obawiać, jest na pewno Ali Golizadek, bo wydaje mi się, że Blazić i Anderson to są tacy zawodnicy już trochę bardziej pewni i bardziej ograni, a mimo wszystko Golizadek no trapią gdzieś tam go te kontuzje i naprawdę zobaczymy, jak to będzie wyglądać, a przychodzi za niemałą kwotę, więc mam nadzieję, że
że jest to przemyślany ruch i jakoś tam te statystyki i był oglądany też goli zadech na żywo na boiskach. Mam taką nadzieję, że gdzieś tam Tomasz Rząsa go podglądał. No i co? I myślę, że to są dobre ruchy. Naprawdę wydaje mi się, że ten Blazić może być dobrym wzmocnieniem, bo naprawdę no, grał w ligę, tak? Mimo wszystko spadł, bo on przychodzi też za darmo, bo miał w kontrakcie klauzulę, że kiedy jego klub spadnie z ligę, to może przyjść, może odejść z klubu za darmo. Gdzieś pojawiają się głosy dziennikarzy, że jest to transfer taki robiony na szybko, taki jak z tego Januszowego mema, że za darmo to uczciwa cena, ale wydaje mi się, że to trochę nieprawda i jest to zawodnik, który ma w CV poważne kluby i będzie dobrym wzmocnieniem. I nie zdziwię się, jeśli powiedzmy stworzy z Milićem czy z Dagerstolem duet podstawowy obrońców Lecha, bo wiemy wszyscy, jaka jest sytuacja z Salamonem. Tak naprawdę, chociaż w sumie nie wiemy, jaka jest sytuacja z Salamonem, bo tam się wszystko może wydarzyć. Dlatego myślę, że to kupno Blazicia to jest dobry ruch. Anderson też wydaje mi się, że to jest okej transfer. Chociaż jestem trochę mniej co do niego pewny niż do Blazicia. Tak więc jeśli miałbym zrobić takie swoje top 3 transferów, to na pierwszym miejscu bym dał Blazicia, na drugim Andersona i mimo wszystko na trzecim goli Zadeha, bo jest najmniej pewny i przychodzi do Lecha z kontuzją, gdzie takie rzeczy w ostatnich latach się działy rzadko. Mimo wszystko z takich już wielkich transferów, to mi się przypomina transfer Gündogana do Manchesteru City, kiedy go Guardiola kupował z Borussii, to też przychodzi z kontuzją, no i później wypalił, więc mam nadzieję, że w tym przypadku z Alim Goli Zadehem będzie tak samo. To ja tylko dopowiem, że każdy z tych piłkarzy teraz ściągany do Lecha, no był skautowany przez ten klub już od naprawdę dłuższego czasu, no bo z tego, co tam wyczytałem gdzieś na różnych portalach, no to Micha Blazić był już przez Lecha skautowany w roku 2019, ale wtedy postawiono na Lubomira Szatka, nie na Słoweńca. Teraz jest on trochę bardziej doświadczonym zawodnikiem, bo jest w końcu od Lubo starszy aż o 3 lata, no ale ma za sobą grę chociażby w Lidze Mistrzów w ramach Ferencvarosu. Mierzył się m.in. z Juventusem czy z Barceloną. Oczywiście ma też na swoim koncie 25 występów w seniorskiej reprezentacji Słowenii. No i 24 występy w Ligue 1 i 2 strzelone gole, co warto podkreślić. Chociaż eksperci tej ligi wypowiadają się, że raczej nie wyglądał on tam zbyt dobrze. No ale przecież kibice Anderlechtu też się strasznie cieszyli, kiedy Lech ściągał od nich Antonio Milicia. Co się stało później, to już wszyscy doskonale wiemy. Jeśli chodzi o goli Zadecha, no to ten piłkarz podobno jest bardzo ceniony przez Johna van den Broma, który oczywiście przez długi czas trenował belgijski klub, m.in. Anderlecht czy w późniejszym czasie KRC Genk. No i wtedy to mierzył się głównie z tym Alim Goli Zadehem, z jego Charleroi. No i ten Irańczyk zawsze sprawiał mu duże problemy, a więc właśnie to trener Lecha jest wielkim orędownikiem tego transferu. No i jeśli Lech jest w stanie wyłożyć na niego takie pokaźne pieniądze, bo to jest rekord transferowy w historii Lecha Poznań, no to faktycznie mowa tutaj o naprawdę dużym zaufaniu co do tego zawodnika. Jeszcze tylko powiem, że jeśli chodzi o Andersona, to on też był skautowany przez Lecha już od naprawdę dłuższego czasu, bo już od zimy, z tego co się można było doczytać. No i miał też na stole różne inne opcje z zachodu, ale podziękował tamtym klubom Elias Anderson i wybrał Lecha. Może też miało na to wpływ to, że gra już tam trzech, przepraszam, tak, trzech innych Szwedów. A więc Dagerstol, a więc Ishak i Karlström. No, naprawdę ci Szwedzi ostatnimi czasy w Lechu wyglądali bardzo dobrze. No, może nie licząc Barkrota, no ale Andersson naprawdę też wygląda bardzo obiecująco. A więc naprawdę są, wydaje mi się, naprawdę przemyślane ruchy, jeśli chodzi o Lecha. No, tylko ten goli Zadech. No, właśnie nie wiadomo, kiedy on za bardzo do tej gry wróci, bo ten kontuzja łąkotki męczy go już od marca. On już jest oczywiście po operacji, teraz przychodzi rehabilitację. No tylko jeśli on wróci faktycznie we wrześniu, to już będzie pół roku, kiedy ostatni raz kopał piłkę, więc no jest to może transfer niepewny, ale jeśli za niego
wstawia się John Van Den Brom, no to mowa to jest naprawdę dobrym piłkarzu, ale Ali Kolizadek potrafi świetnie uderzyć zza pola karnego lewą nogą. Wydaje się, że taki zawodnik po prostu Lechowi się przyda w sytuacjach, kiedy na przykład Lech gra z drużyną, która będzie się bardzo głęboko bronić, na przykład z jakąś Stalą Mielec albo, nie wiem, Puszczą Niepołomice, to wtedy taki strzał z dystansu i to jest lekarstwo na wszystkie problemy, ale może nie wbiegajmy tak w przyszłość i przejdźmy do kolejnego tematu. A więc tego, że Lech wylosował w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy Żalgiris Kowno. Jak wy się w ogóle zapatrujecie na tego rywala, moi drodzy? Co wy o tym myślicie? Może najpierw tym razem Mateusz. No wydaje mi się, że to jest taki rywal, który Lech ma obowiązek po prostu przejść, wygrać dwa mecze, zarówno u siebie, jak i na wyjeździe i po prostu tego rywala przejść suchą stopą, bo jeśli my chcemy rywalizować w Europie na jakimś poważnym poziomie, tak jak to miało miejsce w zeszłym sezonie, no to musimy takich rywali po prostu trochę niszczyć. No bo mierzymy się z drużyną z Litwy, wiadomo, że każdy pamięta te pojedynki z Żalgirisem Wilno w eliminacjach do Ligi Europy, kiedy to Lech odpadł z nich i przegrał właśnie z Żalgirisem. No ale po pierwsze, teraz mierzymy się z drużyną o wiele słabszą. Żalgiris Kowno na pewno jest gorszym zespołem od Żalgirisa Wilno. Tak więc wydaje mi się, że Lech nie będzie miał tutaj żadnych problemów z przejściem tego rywala i z pokazaniem się w następnej rundzie. Adam, jakie są twoje odczucia na ten temat? Na pewno ostatnio jak Lech grał z Litwinami, czyli 10 lat temu z Żalgirisem, z Żalgirisem Wilno, to była to zupełnie inna drużyna, też jakby wtedy mniej utytułowany, jeszcze stabilny na poziomie europejskim, a teraz uważam, że taka wpadka się nie przydarzy, tym bardziej, że chyba wtedy Żalgiris Wilno, z tego co pamiętam, był mistrzem Litwy, a jednak Żalgiris Kowno nie jest tym mistrzem, więc tak, uważam, że to powinno być raczej spokojne przejście, na przykład jak rok temu z Dynamo Batumi, nie spodziewałem się jakichś większych komplikacji. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że Żalgiris Kowno, bo ostatnio rozmawiałem z takim ekspertem od Lig Bałtyckich, że Żalgiris Kowno prowadzi Mariusz Stankiewicz, czyli między innymi były piłkarz Lazio Rzym i Sewilli, obecnie i zaczął niedawno karierę trenerską, ostatnio na przykład trenował młodzieżowe zespoły na Litwie. Jest to jeden z najbardziej utalentowanych trenerów jakkolwiek litewskich i naprawdę osoba, która może w przyszłości gdzieś pracować na jakimś dobrym poziomie, ale uważam, że tym razem nie sprawi to Lechowi komplikacji i powinien przejść Żalgiris. Moje odczucia są również podobne. Lech powinien tę drużynę po prostu wyeliminować. Najlepiej być pewnym awansu już po pierwszym meczu w Poznaniu. Dodam jeszcze na plus, że Lech będzie grał na bardzo ładnym stadionie, chyba najnowocześniejszym, jaki w ogóle obecny jest na Litwie. I to na pewno będzie ciekawe, no bo Lech nie będzie grał na jakichś prowizorycznych boiskach, gdzieś tam na 500 kibiców w trybunach, tylko po prostu na ładnym, nowoczesnym stadionie. No i teraz, moi drodzy, porozmawiamy jeszcze o tym, że gotowi tak naprawdę do gry są już praktycznie wszyscy piłkarze, może oprócz Aliego Golizadecha. No bo, moi drodzy, oczywiście wykurowali się już i Antonio Milić, który pod koniec poprzedniego sezonu był trafiony kontuzjami, będzie już dostępny do gry Afonso Sousa, który odpoczywał przed startem młodzieżowego Euro. No i wykurowali się już zarówno Filip Szymczak, a więc w przypadku Mikela Iszczaka ta sytuacja jest trochę bardziej złożona, no bo on walczył z boreliozą, a więc jest to trochę inna sytuacja niż w przypadku jakiegoś urazu, jakiejś kontuzji. No i on już z chłopakami normalnie trenuje, jest on w treningu, ale jeszcze nie wiadomo, czy będzie już gotowy do gry od pierwszego spotkania, no bo na razie jego ciało reaguje dobrze na te jednostki treningowe, ale zobaczymy, jak będzie w przypadku tych troszkę cięższych obciążeń. Także wydaje się, że sytuacja, jeśli chodzi o kadrę, jest naprawdę pozytywna w Lechu. No i wydaje się, że kolejarz może spokojnie na razie patrzeć w przyszłość. Jeszcze mówię, ten jeden skrzydłowy, najlepiej do ściągnięć, najlepiej, żeby ściągnąć go jeszcze przed startem tego sezonu. No i inauguracja rozgrywek z Piastem, potem starcie z Żalgirisem
w Poznaniu i następnie czeka ligowy mecz z Radą, jakim tak będzie wyglądał Lipiec w wykonaniu Lecha. No i wydaje się, że kibice naprawdę mogą już być na razie spokojni po tym, no, niemrawym starcie okienka transferowego. Jak teraz już to wygląda delikatnie, delikatnie lepiej. No, no dobrze, moi drodzy, a więc podsumowaliśmy sytuację Lecha Poznań, jeśli chodzi właśnie o start tego okienka transferowego, start tego sezonu 2023-2024. To by było na tyle i słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia.